i bardziej podbramkowa, kiedy tam pierwszy raz trzeba było wyciągnąć broń. Zauważyliśmy gościa z flintą na granicy. To okazało się, że gdzieś tam na polanie stoi następny ze sztucerem. Jak zaczął uciekać, no to trzeba było gdzieś tam odcinać od tej granicy. To wtedy trzeba było wyciągnąć tą broń i strzelić ostrzegawczo. Szybko żeśmy go tam spacyfikowali. Dwadzieścia lat pełni służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, początkowo jako strażnik graniczny i starszy strażnik graniczny, od 2013 roku na stanowisku kierownika Grupy Służby Granicznej, później Zespołu Służby Granicznej, od 2021 na stanowisku zastępcy komendanta placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych. Moim waszym dzisiejszym gościem, major Straży Granicznej Paweł Stańko. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Nie pomyliłem się nigdzie w zapowiedzi, bo czasami się zdarza. Bardzo dobrze. Co tam w Bieszczadach? Życie trwa. Służymy, pilnujemy granicy. Myślę, że skutecznie. Nawet więcej jestem pewien, że skutecznie. Wykonujemy swoje czynności i robimy to, co lubimy. O. To może zacznijmy od początku, bo tu też w komentarzach było pytanie, skąd w ogóle pomysł na taki zawód, żołnierz, strażnik. Szczerze mówiąc, pochodzisz z Podkarpacia? Tak, pochodzę z Podkarpacia, urodziłem się w Sanoku. W zasadzie mieszkałem, tak dwuetapowo mieszkam w Bieszczadach, bo mieszkałem jako dziecko w Bieszczadach. Później mała przeprowadzka z rodzicami w rejony dziadków, czyli Beskid Niski, konkretnie Nowy Żmigród, a potem żona i z powrotem Bieszczady, ale w czasie nauki często przyjeżdżałem do kuzynów, którzy mieszkali w Bieszczadach głębokich. To skąd pomysł na to, żeby zostać strażnikiem granicznym? To nie było jakby miłość od pierwszego wejrzenia. Generalnie taka szansa, która się pojawiła. Jestem po studiach nauczycielskich wychowania fizycznego, ale wtedy to były lata 2001-2002, to nie było tak atrakcyjne, a że mocno propagowano wtedy nabór do Straży Granicznej, to pojawiła się taka opcja i rozmowy z kolegami, którzy wtedy byli wopistami, spowodowały, że pojechałem i złożyłem dokumenty w bieszczadzkim oddziale. Chwilę to trwało, bo prawie rok, ale no, udało się. Trzeba było być już wtedy dyspozycyjnym, bo ten nabór trwał, tak jak mówiłem, rok i kilka razy trzeba było się tam pojawić, żeby uzupełnić pewne rzeczy, ale 2003 styczeń. Dużo ludzi było? No to był okres, kiedy były tak naprawdę największe wcielenia i tych osób już później na szkole, na placu apelowym, ja konkretnie byłem w Koszalinie, w ośrodku szkolenia i tam tych osób no, było w setkach tak naprawdę przy jednym apelu. Także no, troszkę ludzi tam się przewijało w tym okresie. To były lata takich najgrubszych chyba przyjęć. Wyż. Tak. Ludzie z Wyżu. Czy tak. My jesteśmy z Wyżu? Chyba, nie? No bo, bardzo dobrze. Bo ty jesteś po AWF-ie, tak? Tak. Którą uczelnię? To było jeszcze WSP w tamtych czasach, Rzeszowskiej. Chyba rok po zakończeniu przeze mnie tam nauki to się zrobił uniwersytet. Ale to no był 2001 skończyłem. Egzaminy miałeś na WF, to dużo było wolnych miejsc, czy nie o było? O nie, to tam było 10 do 1 chyba. No, bo ja pamiętam, jak ja zdawałem na Katowice i na Kraków, no to się trzeba było napocić. Ja nie aplikowałem tak daleko, no tam z różnych przyczyn wolałem bliżej, tam były takie możliwości. Wiem, ale co, mieliście pływanie na przykład na czas, biegi? Tak, wszystko było. No to nie było takie proste. A wiesz, jak jest dzisiaj? Wiesz, jak jest dzisiaj, żeby się dostać na WF? Można skrócić trochę tą drogę. Trzeba przepłynąć tylko basen. I chyba w zasadzie tylko tyle, nie? No. Także trochę przez ten właśnie, że jest... No nie ma ludzi po prostu, nie? I wszędzie jest ten problem. I dlatego też pytam, jak tam właśnie później byłeś na tej szkole w Koszalinie.
Mówisz, że w setkach, a mamy jakiś stan wiedzy, jak jest dzisiaj? W pewnym sensie chyba nie jest, nie są to takie same ilości, aczkolwiek z naszej strony jakby jest duży nacisk, żeby promować tą służbę, bo warto. Są dobre warunki w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś się na to zdecyduje, i tych osób jest chyba coraz więcej, naprawdę. W każdym bądź razie, biorąc przykład naszego oddziału, to tych ludzi nie brakuje. Nie, no tam będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale tam u was to jest ciekawie przynajmniej. Ze względu chyba, że jest teren zróżnicowany, jest co robić, nie? W sensie, jak ktoś tam piluje granicy na morzem, to już na nartach nie pojeździ w zimie, ani skuterem, nie? No tak, tutaj możemy temat rozwijać, to pod tym względem, i to jest właśnie to, co, tak jak mówiłem, że na początku to może nie było oczywiste, ale jak już trafiłem do tych, w te góry, na tą placówkę, to tutaj już faktycznie możliwości jest dużo. Dla kogoś, kto jest aktywny, to naprawdę można parę rzeczy, że tak powiem, rozwijać. A ty od jakiego stopnia zaczynałeś służbę? Od młodszego chorążego. Dlaczego? Bo wtedy no takie były zasady, że jeżeli ktoś miał studia, czyli tam szkołę wyższą, to szedł na kurs podstawowy, który trwał kilka miesięcy, sześć bodajże, i później od razu automatycznie było przejście na szkołę chorążych. Jeżeli ktoś nie miał wykształcenia wyższego, to na podoficerkę, czyli dostawał stopień kaprala. A z tej szkoły z chorążych, to jak gdyby z automatu dostajesz przydział do miejscowości albo do terenu, z którego pochodziłeś? Generalnie jak zostajesz przyjęty do służby, to już jakiś rozkaz określa, w jakie miejsce pójdziesz. W trakcie szkolenia już jest przydział na jakąś tam jednostkę, to oczywiście po szkoleniu może ulec zmianie. Czyli wracamy po szkoleniu i dostajemy świeży rozkaz, w którym to się może zmienić, bądź zostaje tak samo. A to szkolenie, które tam miałeś, to jak gdyby jest ono adekwatne do tego, co się faktycznie dzieje w terenie, w praktyce? Czy trochę jak gdyby później tych umiejętności faktycznie nabywasz na takiej robocie już i cały czas jest coś... No... Powiedz, umówmy się, przemytnicy, ci wszyscy ludzie cały czas, no tam jest głowa pełna pomysłów, nie? Jak tu przejść, jak przemycić i tak dalej, więc wy chyba też musicie być z tym na bieżąco, nie? Czy są jakieś stare, utarte jakieś schematy, które no nie tracą jak gdyby na czasie? Tak było, jak ja zaczynałem, tak jest teraz, że na szkole no nie da się wszystkiego zrobić praktycznie. Raz, że nie mają tam takiego terenu, czy ośrodki nie mają do dyspozycji takiego terenu. Nie da się określić takich sytuacji, jak będą ich czekały w życiu i w służbie, więc no, podstawy prawne to na pewno, jakieś procedury. To, co jest ważne, to potrzebują do później do takiej obróbki tematów, ale takich umiejętności praktycznych już i doświadczenia, no to muszą nabrać miejscu. No a jakieś takie właśnie zatrzymywania, walka, tak, wręcz, tak. Takie rzeczy, tak, oczywiście. Techniki, taktyki interwencji, czy WF, strzelanie, wiadomo, to są podstawowe rzeczy, które pozwolą w ogóle im wyjść do służby. Żeby mieli te jakby umiejętności zareagowania, interwencji i tak dalej. Kończysz szkołę. Która to jest pierwsza placówka w Bieszczadach, na którą lądujesz? Jak wygląda to? Jak ja wylądowałem? Tak. Twoja pierwsza taka jakaś, nie wiem, misja, którą zapamiętałeś na całe życie. To znaczy, to zaczęło się też od zaskoczenia, bo ja aplikując, czy tam składając te dokumenty do bieszczadzkiego oddziału, mieszkałem w rejonie Komańczy i Nowego Łupkoła, czyli troszeczkę inny teren, też Bieszczady, ale troszeczkę inny teren. I generalnie mój pierwszy rozkaz był na placówkę, jeszcze wtedy strażnica w Komańczy. Po przyjściu, po przeszkoleniu, rozkaz Uszczyki Górne. Owszem, byłem tam chyba dwa razy, raz przejechałem przez te Uszczyki Górne, więc jak jadąc już tam, to tak generalnie ten las się tak nad drogą troszeczkę zamykał. Ale co muszę przyznać, to, że atmosfera na tej placówce była fajna, dobra. Komendant był
takim dowódcą z doświadczeniem. Twarda ręka, ale generalnie jeżeli nawet młody człowiek zaczynał dopiero, to był odpowiednio kierunkowany i z takim naciskiem na solidną pracę i taką, która no, ma przynosić efekty w tej służbie. A na czym twoja praca polegała na początku? Dużo było chodzenia? No zdecydowanie. To były czasy, kiedy tego sprzętu nie było tak dużo, więc zresztą no, takie było spojrzenie wtedy tego mojego komendanta na to, że trzeba jednak poznać to miejsce, gdzie się będzie pracować. Poczuć go na nóżkach. Tak. Ja podam przykład mojego kolegi, który tam jest, teraz działamy dosyć dobrze. On był wtedy przewodnikiem, teraz jest kierownikiem właśnie tej ekipy takiej granicznej. No to bywały miesiące, gdzie tam powiedzmy 20 razy z rzędu gdzieś tam trzeba było być w górach, prawda? No i to nie było przebacz, jaka to była pora dnia i nocy, więc no to... No ale jako pogranicznik to wychodzicie tak też tymi utartymi szlakami, czy są jakieś inne drogi specjalne dla was zrobione? Tak do końca to ja nie mogę powiedzieć, gdzie my chodzimy, jak często i jak długo, ale generalnie mamy swoje, że tak powiem, ścieżki, którymi no, docieramy do pewnych miejsc i są one poukładane do tego, co chcemy zrobić i jak to chcemy zrobić. Nie da się określić, ile ktoś może zrobić tych kilometrów albo ile zrobi ostatecznie na koniec dnia, bo może się okazać, że startuje samochodem na początku służby, tak, terenowym, stoi na drodze, kogoś tam kontroluje, a później okaże się, że nie wiem, idzie na nartach, a ostatecznie nie wiem, będzie robił jakąś tam kancelaryjną rzecz, bo tak to się dzieje. Więc to jest bardzo zróżnicowane i dlatego to jest, no, powiedzmy, ciekawsze. Fajne. Tak, od jakiegoś takiego systemu, nie wiem, skoszarowanego, czy powiedzmy, no nie wiem, pracy w jednym miejscu. No ale ty startowałeś 5 razy w biegu rzeźnika, nie? Na dystansie 80-100? To 80 z kawałkiem, to 80. Zależy jak tam trasa była. No to trochę nie było tak, że cię służba trochę przygotowała do tego biegu? Ale też? Tak, to nie tylko służba, bo tam jakieś zainteresowania też były w międzyczasie prywatnie i w piłkę, i człowiek gdzieś tam jeździł trochę na rowerze, ale może nie z samych kilometrów chodzonych na służbie, ale powiedzmy, służba daje też możliwość taką, że można uczestniczyć w zawodach. No, u nas w Straży Granicznej na poziomie oddziałowym i poziomie samego oddziału są organizowane takie zawody i rywalizacja sportowa, więc no, powiem, praca i to, co daje ta praca, choćby te zawody, kontakt z ludźmi i uczestniczenie w różnych imprezach powoduje, że tu pod tym kątem akurat można się rozwinąć. Oczywiście trzeba zaangażowania, bo to wiadomo. I chęć, różnie ludzie, chęci zaangażowania. Tak, do tego podchodzą. Zmęczyć się na służbie, oprócz tego jeszcze gdzieś indziej i dać coś z siebie, to, no, to tak naprawdę na takich placówkach jest mile widziane. A powiedz mi, no bo tak czasami też do policji jest taki zarzut, nie? Że policja teraz jest tak niesprawna i tak dalej. Nie? No ale z drugiej strony też oni nie mają możliwości trenowania w czasie pracy, nie? No bo to jest... No nie składałoby się to. Trudno mi powiedzieć, jak w policji, ale... No jak właśnie jest u ciebie, nie? Czy jest takie przyzwolenie, że ty na przykład przychodzisz na placówkę, czy gdzieś tam jest tam jakaś siłka, albo coś, że coś tam możesz porobić, czy raczej to jest jak gdyby poza czasem? To powiem więcej. Nawet w naszych przepisach jest tak, że każdy musi utrzymywać swoją tężyznę fizyczną. Co więcej, są egzaminy okresowe i trzeba je zdać. Tam raz w roku jest taki ze strzelectwa i technik, taktyk interwencji, więc no, żeby na przykład z tych technik być jakoś dobrze wypaść, to też jakąś tam sprawność trzeba utrzymywać. Aczkolwiek jest też jeszcze doskonalenie lokalne na każdej placówce, gdzie lekcje WF-u, czy tam powiedzmy godziny WF-owe organizujemy, bądź każdy funkcjonariusz może sobie indywidualnie gdzieś tam zaplanować. Bardziej jest planowany do takich zajęć, więc no, oprócz tego te zawody, można w nich uczestniczyć. Jak ktoś jest zaangażowany, chce, to naprawdę... No,
całkiem niezłych, dobrych zawodach w różnych dyscyplinach może startować. I to jest, według mnie w ostatnich latach w naszym oddziale funkcjonuje, bo całkiem nieźle jesteśmy na tle całej Polski i działu, więc... No ale co tam jeszcze tak robić w sumie, nie? Tylko pakować. A, no. Góry, chociaż las. Ja wolę nawet bardziej biegać niż jakoś tam przewalać. A powiedz, bo ty mówisz, że to co roku są testy, nie? To w tej twojej grupie wiekowej to ile trzeba się na przykład na drążku dźwignąć? Jest drążek? Nie, są inne konkurencje. Jak dla mnie to nie są jakieś mocno wygórowane. Ja myślę, że każdy tam w miarę sprawny funkcjonariusz da rady. Pierwsza taka akcja, którą zapamiętałeś jako młody strażnik? Pierwsza? Która cię ruszyła? To w sumie taka, można powiedzieć, najbardziej podbramkowa, kiedy tam pierwszy raz trzeba było wyciągnąć broń. A sytuacja wiązała się z tym, że od czasu do czasu miałem okazję z moim komendantem, który mocno lubiał poznawać teren albo odświeżać sobie wiedzę na temat tego terenu. I jeździliśmy na takie patrole częściej lub rzadziej, powiedzmy w porach weekendowych, najbardziej odległy nasz odcinek, czyli tam odcinek Opołąka i pewnego razu gdzieś tam idąc we mgle i w rosie zauważyliśmy gościa z flintą na granicy, który gdzieś tam szybko po zobaczeniu nas uciekł na swoją stronę. Kłusownik? No jak się okazało później, jak dotarliśmy w to miejsce i zobaczyliśmy kolejne ślady, które już wchodzą w naszą stronę, to okazało się, że gdzieś tam na polanie stoi następny ze sztucerem i zaczął uciekać w stronę swojego kraju, później się okazało. Jak zaczął uciekać, no to trzeba było gdzieś tam odcinać od tej granicy. Po paru metrach gdzieś tam potknął się, przewrócił, zaczął się obracać z tą flintą. No jak już zaczął się obracać z tą flintą, to wtedy trzeba było wyciągnąć tą broń i strzelić ostrzegawczo. Na szczęście ostrzegawczo, ale to tak jak gdzieś tam słyszałem wcześniej, robi wrażenie, prawda, jakiś strzał. Jakkolwiek by on nie był mierzony, to jeżeli ktoś usłyszy ten strzał, to robi wrażenie. Ten gość się przewrócił, ja dobiegłem. Szybko żeśmy go tam spacyfikowali, ale to była taka... Jeszcze wtedy trochę to było inaczej traktowane, takie użycie broni. Wtedy to było użycie broni, dzisiaj to jest wykorzystanie. Co podziałało na gościa? Ale no, wtedy, że tak powiem, to robiło wrażenie. Oddanie strzału to nie zdarzało się codziennie, więc... nie mówię pod tym kątem, że człowiek się w trakcie takich działań boi to zrobić. Ale to trochę inaczej działa. Zrobiło wrażenie, czy na tym bardziej gościu? W ogóle taka akcja i coś takiego, że się dzieje. No bo to było zaledwie parę lat służby, więc... No, no była emocja. No, jak było ktoś grubo. Ma broń, ty masz broń. Może być różnie. Tak. Tobie się zdarzyło ściągnąć kogoś z granicy, kto ludzi przeprowadza? Tak. Handel ludźmi, dziewczynami też słyszałem, że... W zasadzie ochrona granicy polega na tym, żeby przeciwdziałać czemuś takiemu, czyli migracji. I największym problemem, jakby stwarzającym największe zagrożenie, to są właśnie te osoby, które to organizują i przemytnicy. No bo to oni ostatecznie jakby to organizują, pozwalają utrzymywać ten proceder, a i przy okazji doprowadzają w niektórych przypadkach do tragedii, które się, no, nie ma co ukrywać, w przeszłości wydarzyły i mogą się wydarzyć. Biorą za to duże pieniądze, ale traktują tak naprawdę ludzi jak towar. Ludzie czasem nie są świadomi, na co się piszą, a uciekają z różnych przyczyn, no, szukają lepszego, prawda? Więc no, jakby... Kładziemy największy nacisk na to, żeby właśnie likwidować i łapać te takie grupy przestępcze, które się zajmują organizacją. No a jak był kryzys z tymi uchodźcami z Syrii? Podobny, znaczy to też było na tej naszej białoruskiej granicy, nie? To tam przez Bieszczady też atakowali? Nie, tutaj muszę powiedzieć, że strona ukraińska... tak powiem, współdziałając, we współpracy z nami,
skutecznie sobie z tym radzi, czyli, i odcięła. Tak, czyli tak, to ewidentnie jest tak, można być sprowokowane z tą stroną białoruską. No, trudno mi to oceniać, ale no, jak ktoś obserwuje rzeczywistość, to, to mi, wydaje mi się, że to jest. A zdarzyło ci się na przykład, bo miałem tutaj kolegę, który tam był, on akurat z wojska ich wysłali, nie? Żeby tam jakiś tam odcinek pilnowali, no i on wcześniej służył w policji, w dochodzeniówce, nie? No i mówi, że on pogadał ze swoim dowódcą, mówi, że on tam nie będzie obstawiał chłopaków, żeby tam stali gdzieś pod drzewem i filowali, tylko on to zrobi trochę po swojemu, czy może taką zgodę dostać, nie? No i wsiedli w tego, nie wiem, co tam mają teraz, tarpana czy coś, pojechali po wsi, pojechali do jakiegoś leśnika, dodrwali do jakiejś tam gospodyni, popili kawy trochę, serniczka zjedli, no i się dowiedzieli, gdzie te wszystkie ścieżki są od ludzi miejscowych, gdzie oni mogą wszystkie tam mniej więcej się uderzać, nie? No i w tych miejscach obstawił kogoś, no i to było właśnie w tym czasie, gdzie ci Syryjczycy, nie? Tam czy tam z tego Bliskiego Wschodu przyjeżdżali, no i złapali, uwaga, Kubankę z synem, matkę. To znaczy, chcesz zapytać, czy takie, w cudzysłowie, egzotyczne, powiedzmy, no właśnie, narodowości. Nie? No bo to tylko wiesz, bo jak gdyby ludzie mają przekaz, wiesz, głównego, jak gdyby głównych mediów, nie? A tam się okazuje, że tu z takich właśnie, no skąd tu w ogóle Kubanka, nie? I dlaczego do Polski, od tej strony i tak dalej? Przecież no, nie ma innych możliwości? No, ten konflikt na Ukrainie spowodował, że jednak te nacje z, powiedzmy, z Afryki czy z Dalekiego Wschodu, teraz mówię o swoim odcinku, nie występują, ale tak, to są osoby, które uciekają z Wietnamu. To był okres, gdzie bardzo dużo ludzi z Wietnamu próbowało przekroczyć granicę, czy przekraczało. Z Somalii, to Afryka. Kongo to kraje, które gdzieś tam od czasu do czasu, to nie były najbardziej występujące, ale były. Ale to tak ja wygląda. No to jak taki człowiek z Kongo, no, który ma inny kolor skóry, jak on to przecież... Trudno mi powiedzieć, jak oni się znajdują, ale jakieś dotarcie muszą mieć. No, skoro to jest zorganizowane, to ktoś chce na tym po prostu zarobić, więc dla niego to też nie jest ważne, jak on sprowadzi, kogo weźmie. Ważne, żeby to było, żeby były z tego pieniądze. No tak... Po prostu, prawda? A to, że taki przykład podałeś, że to pogadał z ludźmi, tak, i udało się to zlokalizować czy złapać, no w pewnym sensie też trochę uświadamiamy ludziom, mieszkając, zresztą jestem mieszkańcem gminy przygranicznej, no i z drugiej strony to jest też fajne, że będąc w pracy jakby pilnuję swojego podwórka, mam sąsiadów, którzy to widzą. Nie możemy być wszędzie tak naprawdę, tak jak policja nie może być wszędzie, tutaj też się wspieramy, więc no, taka wymiana informacji też oczywiście jest siłą rzeczy, bo mieszkamy między sobą, my staramy się pomagać ludziom w potrzebie, bo Bieszczady to też rozległy teren i z różnych przyczyn ludzie potrzebują pomocy, więc no, będąc między nimi to pomagamy, ale ludzie się też odwdzięczają, jakby, że tak powiem, do jednej bramki gramy, prawda, więc no... Myślę, że to jest dobry, tak, pozytywny jakby układ. A ile prawdy jest, mi powiedz, w filmie czy serialu Wataha? Albo inaczej, prawda, wiesz, filmowa rzeczywistość, nie? Kręcenie i scenariusz też jakby pierwotnie wywodzi się od tego, że scenarzyści, gdzieś tam producenci, zbierając materiały, rozmawiali z funkcjonariuszami, czy to emerytami, czy... Myśmy brali udział w tych, generalnie w czasie wolnym mogliśmy brać udział w statystowaniu, ale były też konsultacje pod kątem takim, żeby mniej więcej układać te akcje, w sensie jak to mniej więcej się odbywa u nas, jak się ubierać, jakie sceny do tego zaadaptować. A film no, jakby porusza ale problem same, jakby... mocno rozwiniętej. No tam też jest i korupcji. Ale wątki i takiej... są takie z życia wzięte też? Tak, aczkolwiek no to jest film sensacyjny, więc no to musi, być musi być ponaciągany, podkręcony. Ale te wszystkie jak gdyby te wiesz, modus operandi tych właśnie postaci, tych przemytników, ci ludzie, czy tacy podobni żyją w realu?
Tak, podobnie. Tylko my działając i chcemy działać skutecznie, no raczej nie dopuszczamy do takiej skali, szczególnie na takim obszarze jak u nas. No, no, staramy się to wcześniej rozpoznawać i myślę, że w takiej skali to i tak jakby krwawej to nie występuje. A nie miałeś też takiej akcji, że też cię niedźwiedź gonił? Nie. Jak na filmie? Miałeś spotkanie? Nie. Takiego... Spotkałem niedźwiedzia nie raz, częściej w zasadzie jak biegałem po stokówkach prywatnie, ale to jakby zdarza się, że niedźwiedź przybiegnie przed kładem i to też nie jest problem. No, że tak powiem, trzeba zachować odrobinę ostrożności i dać zwierzęciu szansę wycofać się i uniknąć tego zdarzenia. Nie? Ale no tam, że tak ale powiem... Ale jeszcze raz, bo biegłeś, mówisz gdzieś tam i co? I wyszedł ci gdzieś niedźwiedź i co wtedy? Kilka razy. No i bo ja teraz właśnie pod wpływem rozmowy z tobą też się zapisałem na tego rzeźnika, no i co? No. Jakby to miał taką akcję, to tak, co będziesz zamykał, to tam już wszyscy przybiegną i wystraszą, nie? To... Także na spokojnie. No, nie wiadomo. Żartuję, ale no, miałem przynajmniej kilka takich spotkań na bieg. No, tylko spotkanie to za dużo powiedziane, bo to na przykład odbywało się na tej zasadzie, że wybiegam gdzieś z zakrętu na stokówce leśnej, a na górce stoi sobie niedźwiedź. Wyszedł już na drogę. Spory niedźwiedź, bo to widać, że dorosły samiec. Stanął, odwrócił się, porozglądał. One słabo widzą. Dopiero poczuł. Spojrzał na mnie, tak troszeczkę się poboczył i delikatnie zeszedł. Że byłem w połowie tego biegu, więc spokojnie się wycofałem i zrobiłem te same kilometry. Ale wycofywałeś się tyłem? Z powrotem, tą samą drogą. To generalnie trzeba... Nie, no bo pytam, bo był tutaj Darek. Generalnie trzeba obserwować, prawda, co się dzieje. Bo był tutaj Darek, który na selekcji mówi, co trzeba zrobić, jak się spotka niedźwiedzia, to nie obracać się tyłem i nie schylać. Nie? Może być różnie. Więc pytam, jak się wycofywałeś? Czy tak na wstecznym i... Trochę na wstecznym, a później tak na przyspieszonym tempie. Tętnie. Tak. Ale miałem też podobne zdarzenie w tym samym miejscu, kiedy weszła na drogę niedźwiedzica z trzema młodymi. No to jest nieciekawe. No i... Z drugiej strony niedźwica jak zobaczyła, to zabrała towarzystwo i szybko uciekła, więc nawet przebiegłem wtedy, w sensie, no jest szansa. No to takiego szczęścia nie miał ten leśniczy, nie. Który tam słyszałem, że tylko zobaczył młodego, obrócił się i już była matka na nim. Ale miałem też ciekawe spotkanie z młodym niedźwiadkiem, który chyba dopiero co się odłączył od niedźwiedzicy i trochę go zaskoczyłem, bo biegłem sobie gdzieś tam truchtałem, ale słyszałem już tak gdzieś na odległości 100 metrów, że jest takie mlaskanie mocne, ciamkanie. Podszedłem troszeczkę bliżej, zrobiłem parę zdjęć, ale gość mnie dalej nie widział, więc jakoś tam się odezwałem. Jak mnie usłyszał, to tak jak na bajce, nabrał powietrza głęboko, myślałem, że pęknie i wtedy już ucieknie. Ale tam no ale taki to kurczę, no co, nie boisz się tak biegać? Nie wiem, masz jakiś gaz z sobą albo coś? Nie. No, robi w ogóle... Tak. Generalnie czasem biorę zakręty szerzej, żeby widzieć, co jest za winklem, ale jest nieźle. A wilki? No teraz są, wilki... Słyszałem, że są, jest ataków, nie wiem, czy to jest znowu jakaś taka, wiesz, nagonka, czy nie, ale no jest to problem chyba z tym wilkiem jednak. Problem jest, bo jest ich dużo i teraz wypędzają tą zwierzynę płową tak naprawdę w rejony miejskie nawet i potrafią tam zabijać nawet w tych bardziej większych zabudowaniach czy na osiedlach no i to jest. A do ludzi się dobierają? Ty miałeś na przykład jak biegałeś takie spotkanie? Nie. Wilk czuje respekt, ale są coraz bliżej ludzi, to jest fakt. No i są hybrydy. No i to jest duża szkoda dla tego gatunku, bo za chwilę już nie będzie czystego wilka, nie? To powiedz mi, proszę ciebie, jak wygląda taka dniówka pogranicznika? Co jest fajne, może wyglądać różnie i może być za każdym razem inaczej. Pomijając to, że pracujemy w takiej rzeczywistości realu, że pewne rzeczy mogą być standardowe i powtarzalne, nudne i będzie to służba nocą, która zabiera dużo zdrowia, to tak jak trochę nawiązałem wcześniej, no możesz wyjechać tym samochodem albo
podjechać samochodem na naszą albo parkową stajnię, gdzie mamy swoje konie służbowe, zacząć służbę od patrolu konnego, po paru godzinach wrócić na placówkę. Wszyscy jeżdżą konno? Duża część. No to dobra, to ja inaczej. Przychodzisz tam do strażnicy, nie? No i co, tam szefu wychodzi, no ty w zasadzie chyba już jesteś szefem, tak? No inaczej, przyjeżdża gość no, i ma jest zaplanowane. Konspekt zajęć dziennych, nie? No to, bo to też zależy pewnie, czy jest jesień, zima, wiosna, lato, czy jest ruch na granicy, czy nie. Różnie tak. Może być, nie? No, to już jest ta zmienność, nie? No i co? No i przyjeżdża taki gość i od czego zaczyna, nie? Od czego zaczyna? Zaczyna od tego, żeby się przygotować. Wiadomo, jego stan psychofizyczny musi być odpowiedni. Pobiera broń, pobiera wszystkie sprzęty, które mu są potrzebne. Jak zaczyna służbę samochodem, to bierze samochód, dostaje zadania, idzie w teren, pozostając w kontakcie cały czas z funkcjonariuszem, który jest dyżurnym i pilnuje tego przebiegu całego dnia tej służby. No i przykładowo pełni służbę na drodze 2 godziny, jedzie na patrol konny, tam przygotowuje konia, bierze konia, robi powiedzmy jakiś tam odcinek granicy, patroluje jakiś odcinek granicy, po czym wraca i może jeżeli to jest zima, jechać skuterem na granicę, a generalnie może wrócić na drogę. Może się okazać, że w międzyczasie jest zatrzymanie i trzeba będzie iść na przykład na nartach, bo mimo wszystko skuter też wszędzie nie dojedzie. No, mamy 30 km granicy i tak naprawdę samochodem w lecie można dojechać w 2 miejsca. Więc ostatecznie może się okazać, najważniejsze będzie ta kondycja i na przykład umiejętność jazdy na nartach. Albo na rakietach, chodzenie rakietach, więc dzisiaj jeździł konno, jutro będzie jechał motorem. Może w ogóle mieć jakieś czynności kalendaryjne, jeżeli takie będą potrzeby. No tutaj taka wszechstronność dominuje. A jak taka godzinówka wygląda, nie? Jest na przykład tak, że on do 16 jest, ale jak się coś tam wyskoczyło, nie? Jest jakaś akcja, to musi zostać dłużej? To jest służba, tak. Jeżeli są potrzeby i takimi siłami, środkami dysponujemy, to tak jest. No. Ekstra płatne to jest, czy nie? Takie nadgodziny jak gdyby? Albo jest płatne, albo może to, że tak powiem, w czasie wolnym odebrać. Te normy czasowe też są pilnowane. Generalnie funkcjonujemy w dwóch rodzajach. W zmianowym takim trybie pracy albo indywidualnym. To też jest kwestia tego, jak to, że tak powiem, dowódca, czy ten, kto organizuje, widzi. W takim prostym ujęciu. No. Jest coś takiego jak zaufanie społeczne. Jak wygląda to zaufanie społeczne względem Straży Granicznej? Myślę, że jest wysokie, a się odnosić do tego miejsca, gdzie ja pracuję i samych Bieszczadów, to myślę, że jest dobre z racji tej, że jest to duży obszar, mało ludzi, wszyscy się znamy, pracujemy wśród swoich znajomych, sąsiadów, rodziny w dużej mierze i pomagamy sobie wzajemnie, więc przynajmniej na naszym terenie jest to, myślę, na wysokim poziomie. Trudno mi wypowiadać się, powiedzmy, tam z zakątków innego kraju, bo to trzeba byłoby zapytać, ale nasze funkcjonowanie, żeby było dobre, to musi się tak opierać. No, musimy jakby grać do jednej bramki. A możesz powiedzieć na przykład o jakichś takich rzeczach związanych, gdzie tam, nie wiem, tutaj gdzieś tam ktoś w komentarzach pytał o tych ludzi, którzy tam zamarzali w górach i tak dalej, i że strasznie dojechała, czy goprowcy, że czasami to jest wspólna akcja też i tak dalej. Często takie rzeczy się zdarzają? Czy często, to częstotliwość powiedzmy jest różna, ale opieramy się na współpracy z GoPrem, z ratownikami górskimi, zresztą część, ja też jestem ratownikiem górskim, ochotnikiem. Od wielu lat
ponad 20 lat razem mamy szkolenia cykliczne. Pierwsze takie chyba poważniejsze zaczęły się w 2014 roku i co roku generalnie mamy skiturowe. To są szkolenia dotyczące poruszania się i transportu i udzielania pomocy w górach. I one się odbywają razem z ratownikami górskimi. I jakby ta współpraca z racji tego, że na tym samym terenie działamy, jest naturalna. I pomagamy sobie w momencie, kiedy my stwierdzamy, no, nawet na granicy, przypadki takie, gdzie są ci na przykład emigranci, którzy potrzebują pomocy, są wyziębieni, do szybkiego transportu profesjonalnego też wzywamy takich ratowników i razem to robimy. No i odwrotnie, jeżeli te akcje tego wymagają, to bez problemu oni do nas dzwonią i my uruchamiamy swój sprzęt, swoich ludzi, swoje skutery i tej pomocy udzielamy. I to jest jakby naturalne. Jaką najliczniejszą grupę ludzi, którzy chcieli przekroczyć granicę, udało wam się przechwycić? Myślę, że to były grupy nawet do 20 osób, ale to były czasy mniej więcej wtedy, kiedy ja się przyjmowałem. To był taki największy problem, który trzeba było opanować. Wtedy powstało też więcej placówek na tej granicy. Ta odległość między placówkami była większa i wtedy ten ruch migrantów takich dużych grup był powstrzymywany i to się udało zrobić. Później to tak naprawdę sinusoida. Jednym roku więcej, w następnym mniej. W takich grupach zdarzają się małe dzieci na przykład? Jak najbardziej. No. Małe dzieci, czasem tylko matki z dziećmi. Tutaj nie ma reguły. I co się z taką grupą dzieje, z taką właśnie matką z dzieckiem, jak ją już przechwycicie? Jak ją przechwycimy, oczywiście jest w pierwszej kolejności staramy się udzielić pierwszej pomocy, jeżeli potrzebują, bo trzeba pamiętać, że ci ludzie z tych swoich krajów wędrują czasem albo są więzieni, czasem przetrzymywani w międzyczasie i to trwa czasem tygodnie, czasem miesiące, więc oni docierając już na naszą granicę, no to są ludzie czasem wycieńczeni, więc no w pierwszej kolejności tutaj trzeba jakby zbadać to, czy oni tej pomocy nie potrzebują. Jeżeli wszystko jest w miarę okej, to oczywiście oni lądują u nas na placówce, są przewożeni na placówkę. No i tutaj trzeba wtedy zdecydować, są przepisy odpowiednie na to, czy oni są umieszczani w ośrodkach naszych dla uchodźców i tak dalej. Zazwyczaj tak jest, jeżeli to są dzieci, matki, jest kwestia tego, czy mają dokumenty, czy potrafimy ich spersonalizować, w sensie, czy mają jakieś dowody tożsamości. Jeżeli nie, to też jest kwestia wydawania dokumentów i tak dalej, więc to są już później procedury, które chwilę trwają. No było to też w serialu, nie? Że tam ktoś się bardzo emocjonalnie związał z tymi różnymi sytuacjami, właśnie z tymi dziećmi, matkami i tak dalej, czy dziećmi, które straciły tych rodziców w czasie tego przejścia. No pewnie ty też się opatrzyłeś z tym wszystkim, czy to nie wpływa jakoś też na psychikę ludzi? I widać to też, i wychodzi jeszcze za służbę, a później to już w ogóle? Myślę, że na pewno i tutaj potrzeba jest i myślę, że duża doza empatii zawsze jest z naszej strony. Staramy się zawsze pomóc już na miejscu. Ludzie, może nie jest to jakaś wielka ilość przypadków, ale no, każdy powiedzmy indywidualnie to traktuje. No, trzeba być w pewnym sensie na to odpornym, ale nie wolno być jakby biernym i nie rozmawiać z ludźmi i nie pomagać w tym i ludziom naszym i funkcjonariuszom i taką opieką później otaczane są ci cudzoziemcy. Psycholog jest zarówno dla cudzoziemców, jak i dla strażników? No to już jest później w ośrodku, tak, są lekarze, tam się opiekują nimi, psycholog też jest dostępny u nas. Na sam koniec tej części jakbyś podsumował, dlaczego warto zostać pogranicznikiem? No, po części troszkę powiedziałem. Jest to praca, która daje stabilność.
To jest raz. A po drugie, tak naprawdę jak w niewielu innych, myślę nawet instytucjach czy firmach, możesz rozwinąć różne umiejętności. Możesz je wykorzystać, jeżeli masz, ale mogą być takie, które nawet jakby nie mogłeś rozwinąć z racji tego, że nigdy się o nie otarłeś. Możesz być, powiem przykładowo, możesz być kryminalistykiem, możesz być pilotem, możesz być nurkiem, możesz jeździć quadem, możesz być instruktorem jeździectwa, możesz jeździć konno, możesz jeździć skuterem śnieżnym, możesz być dochodzeniowcem. I naprawdę dla osoby, która jest ambitna i ma jakieś zaangażowanie, chciałaby coś robić więcej, to jest dostępne. To może potrwać dłużej, krócej, tego się nie da określić. No. A jakich w ogóle tutaj rzędach kwot mówimy, jeżeli chodzi o zarobkowość? Bo to się pytają młodzi ludzie zwłaszcza, nie? I czy ten system emeryturki jest po 15, 20, 25? Jak to wygląda? To są rzeczy, które są jawne i dzisiaj to jest, myślę, naprawdę atrakcyjne, bo człowiek, który wstępuje do nas, to jest kwota rzędu, myślę, 5000. To udogodnienie do 26 roku życia bez podatku, prawda? Taki funkcjonariusz. A jakiś przydział mieszkaniowy dostaje tam na przykład? Ja chciałbym się przeprowadzić w Bieszczady i taką robotę akurat, to jakąś... Mieszkanie to nie jest największy problem, to jest kwestia życia. Bieszczady to Bieszczady. No tutaj trzeba mieć taki hard ducha, którego tobie na pewno nie brakuje, ale no trzeba mieć świadomość, że życie z rodziną to już nie jest taka sielanka, to jest wszędzie daleko, to są ustępy bieszczadzkie. Ale są takie przepisy, które jakby jeżeli są mieszkania, to można wnioskować o takie mieszkanie. No jest kwestia tego, czy akurat są w strukturach. Jeżeli nie, to jakby zwrot jest taki w postaci równoważnika mundurowego, mieszkaniowego. A powiedz mi, jak już, bo mówię, że wszędzie daleko i tak dalej, bo to jest właśnie ciekawe, że ludzie tak sobie marzą, ma rzucić to wszystko, pojechać w Bieszczady, nie? No ale jak już masz te małe dzieci, no i to jak to jest, wy macie jakąś taką swoją społeczność z pracy strażników, że tam gdzieś się jakoś socjalizujecie? Przede wszystkim chodzi mi też o te dzieci, nie? Że tu w mieście wszystko jest na miejscu, basen, piłka i tak dalej, nie? Praktycznie no, też czasami trzeba postać w korkach, nie? Ale jest tego, no więcej tych dzieci jest i jakoś tam, jak tam wygląda u was? Niestety możliwości takiego dodatkowego spędzania czasu, takich atrakcji są mocno ograniczone, no. Na przykładzie swojej gminy, to jest gmina Lutowiska, największy obszar w Polsce, największa gmina w Polsce, natomiast najmniej zaludniona. Odległość do miasta najbliższego, mówię o Ustrzykach Dolnych, to jest 30 parę kilometrów, 50 kilometrów, więc każde załatwienie gdzieś w jakimś urzędzie to jest wyprawa przynajmniej jednodniowa. Jeżeli posiada się samochód. No, no, w większości tak jest, no ale dla ludzi powiedzmy starszych, czy tam powiedzmy, którzy nie mają swojego środka transportu, to jest problem. Jeżeli chodzi o szkołę, no to tak naprawdę pozostają miasta. Już nie mówiąc o studiach, to naprawdę są duże odległości, więc no, tutaj trzeba być zorganizowanym i powiedzmy źródło dochodu to też jakby musi płynąć przynajmniej z dwóch stron. No. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za tą część. Moim waszym gościem, major Straży Granicznej Paweł Stańko. Dziękuję. Bardzo mi miło.